Tu Radio Campus. W studiu z nami Daga Bożek. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Będę długo przedstawiać, ale jest takie jedno słowo, które będzie się powtarzało najczęściej, bo pomysłodawczyni i autorka strony i projektu polarniczki.pl, również autorka książki nazwanej Polarniczki, jeszcze zaangażowana w film zatytułowany No nie zgadniecie jak też Polarniczki. Do tego Polarniczka sama w sobie z doświadczeniem bytowania, pracowania na polskich stacjach badawczych i na co dzień jeszcze związana z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Więc łatwo wnioskować, że będziemy właśnie o polarniczkach, o kobietach, które pracowały na polskich stacjach badawczych rozmawiać i wnioskuję dosyć prosto, że Twoje zainteresowanie i sam projekt wynika z tego indywidualnego doświadczenia bycia tam, ale lubię sobie zajrzeć dobrze w daty i w dane i widzę, że Polarniczki jako projekt 2019, czyli trochę czasu po Twoim pobycie, tym ostatnim na stacji badawczej, to z tęsknoty? W pewnym sensie tak, aczkolwiek była to też konsekwencja moich poprzednich działań, bo sam fakt pojawienia się w ogóle w rejonach polarnych, ja się zawsze śmieję, ponieważ mam wykształcenie humanistyczne, co jest dość rzadkie w środowisku polarników, gdzie jednak większość osób ma wykształcenie techniczne bądź przyrodnicze. Stwierdziłam, że to. Trzeba jakoś wykorzystać i zacząć, może właśnie, dzielić się tą wiedzą zdobytą w okolicach biegunów. I przyznam szczerze, że to z jednej strony w pewnym sensie tęsknota spowodowała, ale kiedy zaczęłam czytać te wszystkie książki, wspomnienia, historię polskiej polarystyki, kiedy okazało się właściwie, że nie ma aż tak dużo książek, które są dostępne, pomijając jakieś takie niszowe wydania wspomnień czy dzienników, stwierdziłam, że w takim razie pisanie książek może być ciekawym kierunkiem. Więc polarniczki, zdobywczynie nowego świata, bo tak brzmi Cały tytuł tej książki, jest moją trzecią publikacją. I nie ostatnią, jeśli chodzi o y, właśnie polską polarystykę. Więc. Y Podsumowując, z jednej strony jest to efekt tęsknoty, chęć bycia cały czas w pewnej łączności z rejonami polarnymi, ale również właśnie wprowadzenia innych osób, które zupełnie nie wiedzą czym się polską polarystykę je, w ten taki świat właśnie biegunów i polskich badań polarnych w Arktyce i w Antarktyce. A ten aspekt herstoryczny kobiecy, czemu polarniczki? Bo nikt się do tej pory tym nie zajmował. To w ogóle jest ciekawa sprawa, bo ja zupełnie tak y, równolegle do mainstreamu na ten pomysł w cudzysłowie wpadłam. E, faktycznie jakoś tak się wstrzeliłam z tematem, bo okazało się, że tych tematów poświęconych kobietom w różnych dziedzinach jest bardzo wiele, więc polarniczki nagle się tutaj okazały strzałem w dziesiątkę. A to właściwie wzięło się przez przypadek, jak mi się większość takich ciekawych projektów się bierze. Po prostu moja koleżanka, polarniczka, zapytała mnie, bo przygotowywała prezentację do szkoły. Ile kobiet zimowało na stacji Arctowskiego, bo chciała też dziewczynkom pokazać, że kobiety mogą pracować w stacjach polarnych. No i właściwie zaczęłyśmy szukać i nie znalazłyśmy pełnej informacji. Więc dotarło do mnie, że to jest temat zupełnie jakoś niezgłębiany, bo w środowisku polarników no, ludzie to wiedzą, tylko że jednak generacje się wymieniają i ta wiedza gdzieś ginie. No i tak mnie męczyło to pytanie, że zaczęłam te dane analizować, zaczęłam tworzyć stronę internetową i to był tak naprawdę początek i projektu i później książki. Da się to jakoś liczbowo albo procentowo ile kobiet do tej pory, albo ile kobiet względem mężczyzn, czy tam całej załogi wszystkich wypraw polarnych polskich. Dokładnych danych co do ogólnej liczby nie podam, bardziej tak ogólnikowo, żeby Państwo też mieli skalę osób, które zimowało, czyli spędzało w stacjach polarnych, a mamy dwie całoroczne stacje polarne rok, od początku funkcjonowania tych stacji to jest ponad tysiąc. Więc tak biorąc pod uwagę liczbę naszego, mieszkańców naszego kraju, nie jest to dużo, jest to dość taka elitarna grupa. Natomiast jeśli chodzi o dane dotyczące kobiet, ja je jeszcze podliczałam w listopadzie, i to są panie, które uczestniczyły zarówno w wyprawach letnich, czyli tych krótszych, jak i wyprawach zimujących, zimowych, to są 414... Nazwisk. Masz dużo pracy wnioskuję w takim razie. Zgadza się, bo przyznam się szczerze, że ten projekt oczywiście cały czas gdzieś się rozwija, cały czas spotykam nowe kobiety, które mają mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia. I też niekoniecznie są to tylko badaczki, ale też kobiety, które wykonują inne zawody związane w ogóle z rejonami polarnymi, jak na przykład Basia Hilt, ostatni wywiad, która jest przewodniczką w rejonach polarnych. Pracuje na Grenlandii, na Islandii i na Svalbardzie, więc takie osoby. Się pojawiają, ale też ten projekt jest na tyle, myślę, coraz bardziej rozpoznawalny, że ludzie też do mnie piszą i mówią, żeby dane uzupełnić. Na przykład, bo na tej stronie polarniczki.pl jest pełen wykaz nazwisk, wypraw wraz z datami, ile tych kobiet było. Więc jak się okazało, już nawet y, podobno są te dane wykorzystywane do celów naukowych i powstają publikacje na ten temat, co mnie niezmiernie cieszy. Fajnie jest być w przypisach, tak sobie myślę. Czy będziesz musiała, albo już to zrobiłaś, zdefiniować jakoś tak ściśle w takim razie definicję polarniczki? Bo jak wspomniałaś o Basi, to pomyślałam sobie, że może tam jest jakaś rzecz do ustalenia, jak długo y, trzeba spędzić czas w której ze stacji, żeby nazwać się polarniczką albo być przynajmniej przez ciebie zakwalifikowaną do tej kategorii? Ja myślę, że ja bardzo liberalnie podchodzę do tematu, ponieważ uważam, że określenie polarnik polarniczka jest ym, takim określeniem, którego każdy może używać w zależności od tego, jak to czuje. Czyli jeżeli ktoś pojechał y, nawet na wyprawę letnią, albo na przykład ma taką pracę związaną z rejonami polarnymi, że tam często bywa, albo na przykład mieszka w rejonach polarnych i czuje, że to jest określenie, które w jakiś sposób go charakteryzuje, uważam, że jak najbardziej i stąd to Moje szerokie podejście. Jakkolwiek są takie osoby, które uważają, że prawdziwym polarnikiem czy polarniczką jest ta osoba, która spędziła rok w stacji polarnej. Więc to jest już takie bardzo i to powoduje, że na przykład niektórzy się zrzymają, jak można używać takiego określenia. To Kolejna kwestia też jest taka, że doszło też do pewnej zmiany takiej historycznej, bo słowo polarnik, mam wrażenie, jeszcze nam w niektórych kręgach kojarzy się właśnie z Amundsenem, kojarzy się z Arctowskim, kojarzy się faktycznie z tymi pionierami, którzy odkrywali te zimne lądy. A tymczasem w tym momencie no, nikt już nic nie odkrywa, Oczywiście naukowcy cały czas badają nowe rzeczy, ale wszystko tak naprawdę geograficznie już wiemy, więc. To takie poczucie bycia odkrywcą trochę straciło na wartości, i to powoduje, że ludzie uważają, że nie powinno się tak mówić. Ale z drugiej strony, jak opisać osobę, która pracuje w rejonach polarnych? Uważam, że nie ma nic złego w traktowaniu tego jako termin zawodowy, określający pewną działalność związaną z pracą. Więc tutaj no, moje podejście powoduje, że na stronie polarniczki, czy w książce polarniczki, są właśnie dziewczyny, które według niektórych kryteriów ktoś stwierdziłby, że nie są polarniczkami, bo na przykład nie były rok w stacji polarnej. To dla porządku. Kiedy pierwszy Polak, a kiedy pierwsza Polka na biegunie i północnym i południowym? Jeżeli chodzi o polskie wyprawy polarne, bo tutaj ja się głównie na tym skupiam, to nasza obecność jako kraju w ogóle w badaniach arktycznych rozpoczęła się właściwie w międzywojniu. 1932-1933 to był Międzynarodowy Rok Geofizyczny, drugi, i wtedy była wyprawa całoroczna do. Na Wyspę Niedźwiedzią. I tam uczestniczyło trzech y, polskich badaczy: Łysakowski, Centkiewicz, znany późniejszy pisarz polarny, i y, Siedlecki, y, założyciel chociażby polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Więc można powiedzieć, że te lata 30., jeśli chodzi o polskie wyprawy, to panowie się pojawili. Y, oczywiście wcześniej Polacy uczestniczyli w wyprawach, y, ale to nie były polskie wyprawy. Natomiast pierwsza Polka na wyprawach polskich pojawiła się w 1958 roku, no, czyli już po wojnie. Po II wojnie światowej, kiedy tak naprawdę ta polarystyka znów zaczęła się rozwijać i jakoś kraj dźwignął się z ruin po, po tej wielkiej katastrofie, również pod względem naukowym. No i była to pani Zofia Michalska, geografka z Uniwersytetu Warszawskiego, więc tutaj też taki miły wątek, bo właśnie rozmawiamy w radiu uniwersyteckim. Tak jest. A Alina Centkiewiczowa. Tak, to. Żona? Tak, właśnie. To z kolei też taki przykład y, kobiety, która trafiła w rejony polarne, nie będąc badaczką, bo o ile na przykład Zofia Michalska zajmowała się nauką i faktycznie prowadziła badania geologiczne na półwyspie Treskelen, tak y, Alina Centkiewiczowa właściwie no, była pisarką i pojechała jako stypendystka Ministerstwa Kultury y, do, właśnie, gdzie? Daleko, bo do oazy Bangera na Antarktydzie Wschodniej i dzięki temu była pierwszą Polką, która w ogóle dotarła na, na Antarktydę, ale pojechała ze swoim mężem czasami. Sławem Centkiewiczem, i faktycznie pokłosiem tych, tego ich wspólnego wyjazdu były liczne książki, które później tworzyli wspólnie czy osobno. No i faktycznie, ale mówi się też, że właśnie ona nie była oficjalnie członkiem tej wyprawy, która pojechała. A celem tej wyprawy, która wyjechała z Polski, wypłynęła w 1958 roku, to było przejęcie od Związku Radzieckiego stacji Oasis wówczas, a obecnie Polskiej Stacji Antarktycznej imienia Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, więc Alina przy samym przekazaniu tej stacji nie była no, natomiast dotarła między innymi do stacji Mirny, do stacji radzieckiej wówczas. Także też ciekawa historia. Jesteśmy kilkadziesiąt lat później. 400 kolejnych kobiet w tym czasie wyjechało. Pozmieniało się wszystko, pewnie począwszy od tego, w jaki sposób dociera się na jeden i drugi biegun, co się tam robi, jak się tam żyje, jak pozmieniał się sprzęt. Czy coś jest wspólnego w tych opowieściach wszystkich kobiet, z którymi rozmawiasz? Myślę, że. Jak to sformułować? Może takie troszeczkę zbytnia skromność, może tak bym to nazwała. Aczkolwiek to też się zmienia i to jest też dobre, bo jeżeli robimy ciekawe i dobre rzeczy, to trzeba nauczyć się o tym mówić i to wcale nie jest kwestia chwalenia się, tylko komunikowania pewnych naszych umiejętności. Więc y myślę, że to jest chyba wspólne, bo. Y Kobiety, które jeźdź, zaczęły, te pierwsze uczestniczki polskich wypraw polarnych, one głównie zajmowały się nauką. I to też trzeba podkreślić, że teraz możemy mówić, że kobiety jeżdżą też jako personel techniczny stacji, ale w, przede wszystkim to, to był cel naukowy. I te panie też oczywiście, jak każdy inny uczestnik wyprawy, te techniczne obowiązki wypełniały. Więc to, to powodowało, że jak one jechały jako badaczki, naprawdę robiły świetne rzeczy. Część z nich naprawdę robiła takie badania, które były przełomowe, które były pionierskie. Na przykład pani Anna Kołakowska, która prowadziła w latach 80. badania Kryla, czy pani profesor Maria Agata Olech, która zajmowała się porostami arktycznymi i antarktycznymi. I myślę, że zawsze jest takie poczucie, czy jak rozmawiałam z tymi starszymi paniami, czy z dziewczynami w moim wieku. Choć z młodszymi już chyba tego problemu aż tak bardzo nie ma. Ja zawsze muszę przekonywać, że naprawdę warto porozmawiać o tym, czym wy się zajmujecie, bo ciągle słyszę: A wiesz, no dobrze, ale ja tam byłam tylko trzy razy, to tak, mój kolega był dziesięć, to może on by coś więcej powiedział. Myślę, że to może być to. Co może zmieniać, albo co zmienia realnie obecność kobiet w stacji badawczej? Pod absolutnie wieloma względami, począwszy od prozaicznych, bo wiem, że jesteś też związana z logistyką polarną, po takie codzienne funkcjonowanie tych miejsc. Czy myślę, że na pewno kwestie psychologiczne, do teraz tego już o tym się aż tak bardzo nie mówi, ale to była duża zmiana, kiedy kobiety zaczęły się pojawiać na stacji, bo mówiono właśnie, że łagodzą w pewnym sensie obyczaje, że ten poziom kultury na stacjach wzrósł i takie, taka dbałość o pewne takie gospodarczo-organizacyjne kwestie. No teraz jest to normą, więc już nie mówi się o tych czynnikach psychologicznych. Na pewno ym, dobre jest to, że ta różnorodność, jaka jest na stacjach i że to, że jest naturalne, że kobiety jeżdżą na stacje i mężczyźni powoduje właśnie, że te jednostki, te placówki no, w pełni funkcjonują sprawnie. No tak jakbyśmy na przykład, no nie wiem, wyobrazili sobie, że w Instytucie Geofizyki, którego jestem pracownikiem, nagle... Znikają kobiety i pracują sami mężczyźni. To na pewno by był zupełnie inny układ, i na pewno kogoś by brakowało, więc ja myślę, że tutaj jest to pewne odzwierciedlenie. No i myślę też to, że nagle się okazało, że coraz więcej kobiet idzie do nauki i tak, jak obserwuję, bo akurat jeśli chodzi o stacje sezonowe, to nie mam takiego porównania. Bardziej te stacje całoroczne na Spitsbergenie i na Wyspie Jeżego, to bardzo często panie są zatrudniane na stanowiska naukowe, co nie wynika z jakichś parytetów czy takiego podejścia, że kobiety powinny być na wyprawie, tylko one są naprawdę dobre i niejednokrotnie są lepsze niż mężczyźni. Natomiast, na przykład, jeśli chodzi o stanowiska techniczne, czyli na przykład mechanik, energetyk, elektronik, informatyk, to tutaj faktycznie niepodzielnie albo lekko podzielnie panują właśnie takie aplikacje składane przez panów. Jakoś właśnie mi, wierzę, że jest dużo kobiet, które wykonuje takie zawody, ale tych aplikacji nie ma aż tak wiele na wyprawę, na takie stanowiska. Wierzę, że w 2024 już roku to się jednak odbywa wszystko na poziomie kompetencji, ale czy są jakieś wrażenia, opowieści tych pierwszych kobiet, które trafiały do stacji, jak reagowało na nie otoczenie. Acz mi się to mówi niezręcznie, bo wydaje się to no właściwie bez znaczenia, kim jesteś, jakiej płci, czy się to, co potrafisz, no ale to było 60 lat temu, więc może jednak trochę inaczej. Ja myślę też, że czas łagodzi pewne wspomnienia i teraz, jak rozmawiam ze starszymi paniami, to raczej ten przekaz jest pozytywny, aczkolwiek gdzieś przebijają takie nutki, że musiały się na pewno mierzyć z takim stereotyp stereotypową rolą kobiety, bo. Kobiety nagle pojawiły się w świecie, gdzie głównie mężczyźni dominowali, więc to było takim pewnym szokiem. Um, oczywiście, nie chcę mówić, że to był taki jeden front, bo dużo było mężczyzn, które, których moje rozmówczynie pozytywnie wspominają, którzy byli pomocni, którzy wprowadzali je w ten świat, ale właśnie dużo było takich, że no, co te kobiety tu będą robić? One się nadają do takich spraw domowych. Bardzo takim Konserwatywnym pod tym względem środowiskiem, w pewnym sensie z polarnym związanym było środowisko żeglarskie, środowisko marynarzy, bo te wyprawy pierwsze wyprawy polskie przez długie lata były organizowane też przy użyciu statków. Bardzo dużo statków też mieliśmy, takich wykorzystywanych do celów rybołówstwa, ale nie tylko. I tam faktycznie obecność kobiet, które płynęły na wyprawy była czymś czasami skandalicznym. Mówiło się nawet, że jak sztorm się rozhulał na morzu, to dlatego, że mamy na pokładzie Jonasza. Tutaj nawiązując do biblijnej opowieści, czyli mamy kobietę czy kobiety na statku i w związku z tym ten lewiatan morski się obudził i będzie zaraz tutaj chciał ten statek zatopić. Więc do tego stopnia nawet było. I taka rzecz, w związku z tym, te panie, które jeździły jako pierwsze, one miały takie poczucie, że one muszą pokazać, że się sprawdzą, że są dobre, że potrafią wykonywać dużo różnych rzeczy, że na przykład jak praca fizyczna, to noszą na przykład ładunek na plecach, równo ze swoimi kolegami. Jedna z pań właśnie opowiada taką historię, no że faktycznie potem miała dość silne problemy z kręgosłupem, ale właśnie miała takie poczucie, że ona tu jest na równi, ona nie chce żadnych ulg, tylko dlatego, że jest kobietą, więc myślę, że ten Element takiego poczucia, że cały czas to jest jakiś rodzaj testu, który trzeba zdać, żeby pokazać, że się zasługuje na tą pozycję w ramach wyprawy, no i Dzięki temu właśnie, że te pierwsze kobiety były takie efektywne i ich działalność oceniano dobrze, no coraz więcej tych kobiet się pojawiało. Jak one to dzisiaj wspominają po latach, zwłaszcza te pierwsze polarniczki? No właśnie większość, z których rozmawiałam raczej pozytywnie, ale myślę, że to też wynika po prostu z czasu, że one już mają tą bardzo długą perspektywę, jak zaczynały, i było trudno, a potem już było łatwiej i na przykład dzięki temu naukowe się rozwinęły, więc potwierdzają, że, że faktycznie początki były trudne, że y, były nawet takie opowieści, że czuły się blokowane na przykład, że wracały, miały dane, a jednak na konferencję jechał ktoś inny, a nie one, więc były takie sytuacje i u jednych y, to dużo zależało, jakie środowisko naukowe było, w którym się obracały, bo jak było sprzyjające, to miały możliwość rozwinięcia się i wykorzystania swojego potencjału, ale były też takie, które przez lata były właśnie tak troszeczkę blokowane w tej swojej działalności, bo obawiano się konkurencji, Także no myślę, że, bardzo, że, że w momencie, kiedy rozmawiałam z tymi paniami, one patrząc z perspektywy czasu na swoje życie, były z niego bardzo zadowolone. Natomiast mam świadomość, że to nie było takie łatwe i proste. Możemy spróbować nakreślić różnicę, jak mieszkało się. Chciałabym powiedzieć zimowało, ale nawet te krótsze okresy są dla nas y, interesujące. Kiedyś na stacjach polarnych, a jak to wygląda dzisiaj? Oczywiście, no przede wszystkim te warunki są o wiele bardziej komfortowe, bo jest dostęp do bieżącej wody, stacja jest ogrzewana. Y, tutaj mówię oczywiście o stacjach tych całorocznych, one często są nazywane hotelami polarnymi, więc to jest standard takiego dobrego wysokogórskiego schroniska, bym powiedziała. Więc... Ale jednak schroniska, bo już hotel, już jacuzzi sobie tak, 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 ale oczywiście osoby, które jeżdżą regularnie do stacji sezonowych, których mamy kilka... I w Arktyce, i w Antarktyce, no to jednak zawsze podkreślają, że tam są warunki bardziej spartańskie, i to jest prawda. Natomiast wy tam w tych hotelach polarnych, no to macie lepiej. Więc pod tym względem to, to jedna sprawa. Druga sprawa, no jest internet. I oczywiście w tych stacjach całorocznych to on już jest od ładnych kilkunastu lat internet satelitarny, ale na przykład już właśnie. Jeśli chodzi o stacje sezonowe, to korzystano w większości oczywiście z urządzeń takich satelitarnych typu InReach, na przykład, czy Iridium te telefonu satelitarnego, ale już właśnie pojawiały się głosy chyba w zeszłym roku poprowadzono ze stacji um, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na kafiejże na Spitsbergenie, w centralnej części, chyba transmisje online i to w ogóle było takie z jednej strony fajnie, bo wszyscy tak, wow, wreszcie coś takiego jest możliwe, ale z drugiej strony ci starsi polarnicy skończyła się pewna epoka. Także to też pokazuje, jak ta technologia no, zmienia jednak to, w jaki sposób te stacje funkcjonują, no bo kiedyś faktycznie jechały się w pełne odosobnienie. A teraz jest tak, że człowiek nawet pójdzie na to pingwinisko i prowadzi badania pingwinów w okolicy stacji arctowskiego i on już wrzuca na Instagramie zdjęcia, bo tam jest Wi-Fi, które jeszcze ze stacji dociera, także no to jednak pokazuje, jak bardzo już jesteśmy daleko od, tak, od tych czasów pionierskich. Czy znaczy, takiemu zgrupowaniu towarzyszy takie poczucie odcięcia od świata? Myślę o tym, że nie można pójść na zakupy. Jak się komuś zachce jakiegoś. Krakersa, to myślę, że będzie w magazynie, ale jeśli to jest jakiś specyficzny krakers, to jest to zachcianka nie do spełnienia. Nie wspomnę już o jakichś na przykład zdrowotnych sytuacjach. Oczywiście, pod tym względem jest takie poczucie odosobnienia, aczkolwiek, właśnie z drugiej strony, ten internet powoduje, że jedną nogą jednak jest się w naszej rzeczywistości. I to jest trochę tak, że jest jedna ze starszych polarniczek, pani Anna Krzyszowska-Wajtkus, która jeździła w latach 70-80 do stacji na Spitsbergenie, nazwała to, że jesteś wszędzie, ale nigdzie Prawdziwie, właściwie, że tak naprawdę Twój adres to jest stacja na Spitsbergenie, stacja na Wyspie Króla Jerzego, ale ciebie tam tak naprawdę nie ma, bo siedzisz w telewizji, siedzisz w radiu, siedzisz w internecie i cały czas śledzisz to, co się dzieje w Polsce. Więc oczywiście m, można być na bieżąco i. I można y, tak mieć poczucie, że, że wie, coś, wie się, co się dzieje w Polsce, ale pod takim względem faktycznie, jak, jak mówisz, że nie można wyjść do sklepu czy mm, w jakieś swoje ulubione miejsce, to jest to ograniczenie fizyczne i myślę też, że takie psychologiczne, związane po prostu z izolacją. że jest Nie można się... też prędko stamtąd Uciec, gdyby się chciało. Właśnie, i to jest też kolejna rzecz, bo osoby, które jeżdżą na takie wyprawy, są uczulane, że to jest praca przede wszystkim. To brzmi jak przygoda, bo tutaj rozmawiamy o wielu ciekawych rzeczach, ale jest to praca. Podpisuje się umowę z konkretnym instytutem Polskiej Akademii Nauk, ma się swoje obowiązki i oczywiście, jak są jakieś sytuacje poważne, zdrowotne, coś strasznego się też wydarzy w Polsce, wśród rodziny, to oczywiście są to sytuacje indywidualne, kiedy. Rozważa się, jak tego człowieka ściągnąć z powrotem do kraju. Natomiast, jeżeli ktoś myśli, że pojedzie na Miesiąc, zobaczy pingwina czy niedźwiedzia polarnego i stwierdzi, dobrze, mnie wystarczy, to ja już wracam. Zmarzłem, zmarzłam. To nie jest już takie proste. I wtedy zaczyna się no, jednak kwestia odpowiedzialności, co z tym zrobić. A ta granica między pracą a życiem? Nawet nie wiem, jak to sprecyzować w pytaniu, ale myślę sobie, że jest coś nietypowego też na poziomie logistyki, no bo w końcu wyjeżdżasz do pracy i Twój zakład pracy jakby dba o to, żebyś miał, miała tam, no właśnie, wszystko, wszystko jak na ciebie, czy wszystko jak na jakiegoś średniego człowieka. Um, właściwie oprócz tego, że mamy dach nad głową, wyżywienie, dostęp do sanitariatu, internetu i tak dalej, dostajemy też cały ekwipunek w ramach takiego wyposażenia. Więc właściwie, jeżeli um, ktoś nawet nie ma takiego porządnego ekwipunku zimowego, to taki podstawowy, który myślę, że w zupełności wystarczy do chodzenia w okolicy stacji. Jest zapewniony przez pracodawcę. Są zapewniane szkolenia, oczywiście, więc człowiek taki zielony nie jedzie. Także myślę, że uczestnik wyprawy dostaje bardzo dużo w pakiecie. Oprócz tego, że czasami ludzie się zżymają, że to są takie pensje, jak, no jak w nauce polskiej, więc wiemy, nie są one super wysokie. I jak możecie tak ludzi zatrudniać za, tak, za takie stawki? No, nie możemy wyjść poza stawki związane z Polską Akademią Nauk, ale właśnie jest ta wartość dodana, którą dostaje człowiek jadący na wyprawę, czyli praktycznie całe wyposażenie, wiedzę, umiejętności, no i na miejscu też. Takie no, w miarę wygodne warunki do funkcjonowania przez rok. I tam się nie wydaje pieniędzy chyba. I tam się nie wydaje pieniędzy. Właśnie o to chodzi, więc, więc jest to dość wygodne. Natomiast jeśli chodzi też o sam charakter pracy właśnie, bo pytałaś o tą taką, to przejście między pracą a dniem wolnym, to też zależy od stanowiska, bo faktycznie tam się grafiki ludziom mieszają. Jeżeli ktoś nie pilnuje sobie, żeby wstać o konkretnej porze, jest taka... No są takie zaburzenia po prostu związane z tym, że tych synchronizatorów cywilizacyjnych, jak to się nazywa, nie ma aż tak dużo. Że jak ktoś na przykład nie wstanie na śniadanie, no to potem mu się to zaczyna jakoś tam ten dzień sypać. Ale faktycznie naukowo mają bardziej taki ten czas płynny pracy, natomiast zauważyłam, że osoby na stanowiskach technicznych, którzy mają konkretną pracę do zrobienia, oni się trzymają takiego rytmu jak w Polsce: czyli wstają rano, jedzą w śniadanie, idą na warsztat, robią to co do nich należy, potem przychodzą na obiad, potem znowu jeszcze wracają na warsztat i faktycznie kończą. Przyzwoicie, tak, godzina czasami 16, 17, zależy jeszcze od, jak ta praca się układa, ale oni mają bardzo uregulowany tryb życia taki, i pracy, w związku z tym, więc mają taki podział na czas wolny i czas pracy. Natomiast w przypadku naukowców, którzy chodzą dużo w teren i są zależni też od pogody, w związku z tym. To wszystko tak pływa troszeczkę. Można też w niektórych przypadkach zadać pytanie, po co ci właściwie ten czas wolny? Bo jeśli chcesz doświadczać przyrody, no to robisz to w pracy, na niektórych stanowiskach. Więc co tam się robi, kiedy się nie pracuje? No właśnie, to też jest kolejna kwestia, jak się zadaje pytanie, kto powinien albo może zostać polarnikiem. Osoby, które potrafią się same sobą zająć. To jest bardzo ważna rzecz, bo nie każdy ma taką umiejętność. Nie jest to wada, po prostu. Tak każdy z nas różnie funkcjonuje, tylko akurat w takim środowisku, gdzie ma się trochę tego czasu wolnego i nikt na przykład ci nie powie: A teraz może zrobisz to, to, to czy tamto. Do kina nie wyjdziesz, na basen nie pójdziesz, więc y, faktycznie to jest raj dla tych, którzy mają y, dużo pasji, zainteresowań, mają jakiś pomysł na to zimowanie, ludzie uczą się języków obcych, y, wykonują jakieś robótki ręczne, szydełkują, y, zajmują się rękodziełem. Jeżeli ktoś lubi majsterkować, to na przykład też ma pole do popisu, bo jest dobrze wyposażony. Warsztat na stacji. Także jeżeli ma się pomysł, to myślę, że tego czasu y, wolnego może być aż za mało. A to takie mieszanie się relacji. Jesteście tam wszyscy w pracy, ale to jest też wspólne mieszkanie, więc znowu ciężko stwierdzić, czy ludzie tam chcą ze sobą przebywać, czy jednak te tendencje do indywidualizowania się są ważne. Tak, to jest też kolejna kwestia i faktycznie teraz, w związku z tym, że jest internet dość dobry, to ludzie już nie są skazani tylko na interakcję z grupą. I to jest i na plus, i na minus, bo poprzednie wyprawy oczywiście, jak ludzie się fajnie dobrali, to oni byli bardzo zżyci, bardzo się ze sobą przyjaźnili. A, a teraz... to jest naście czy dziesiąt osób? Naście. Właściwie, może inaczej, w okresie zimowym jest około 10, a w okresie letnim dziesiąt. Tak, około 30-40 w stacji może przebywać. Więc jest coś takiego, że jak grupa mi nie odpowiada, to ja wcale z nimi nie muszę siedzieć w tej mesie, nie muszę z nimi siedzieć na siłowni, nie muszę z nimi chodzić w teren. Ja się zamykam w pokoju i na przykład rozmawiam sobie z moim bratem czy przyjaciółką właśnie przez Skype'a, czy jakiś inny komunikator, i jestem szczęśliwy, szczęśliwa, bo jakoś to mi w zupełności wystarcza. Więc ym, myślę, że tutaj pod tym względem się to mocno zróżnicowało. No gorzej, jeżeli oczywiście są konflikty, bo wiadomo, no to jest nieuniknione, ktoś nam nie, się nie spodoba pod względem charakterologicznym, więc tutaj już trzeba jakoś sobie z tym radzić, bo faktycznie jest się skazanym w tym przypadku na kontakt z tą osobą codziennie, chociażby przy jednym stole, przy którym je się posiłki. Yy, natomiast jeśli chodzi o takie kwestie zawodowe, no to tu też jest inna sprawa. Między uczestnikami, znikami wyprawy to może nie jest taki problem, ale myślę, że każda osoba, która jest na stanowisku kierownika, ona musi sobie znaleźć taki swój styl zarządzania grupą. No bo z jednej strony wszyscy są bardzo bezpośrednio, wszyscy mieszkamy razem pod jednym dachem, korzystamy z jednej łazienki, a jednak trzeba tutaj ten autorytet kierownika, osoby, która wydaje polecenia, jakoś zachować. Więc to już jest kwestia indywidualna, jak koledzy-koleżanki sobie z tym radzą, ale myślę, że nie jest to łatwe. Przyroda. Podejrzewam, że pingwiny zaglądają w okna, czy tak? E, tak, dokładnie <grym> tak. I niedźwiedzie. No właśnie, można powiedzieć, że jedne i drugie. Niedźwiedzią łatwiej, jak nasypie śnieg, to jakoś tam po zaspie mogą. Pingwiny gorzej, bo są mniejsze nie dostają, a stacje są te całoroczne. Są po prostu podniesione względem powierzchni gruntu, bo chodzi o to, że tam ten grunt cały czas pracuje w rejonach polarnych, to rozmarza, zamarza, jest wie warstwa wieloletniej zmarzliny. No i chodzi o to też, żeby ten śnieg był przewiewany pod budynkiem stacji i nie tworzyły się zaspy. Ale faktycznie. Zwierzaki podchodzą do sta pod stację. No i przyznam szczerze, że jest to kosmiczne, bo w przypadku oczywiście niedźwiedzi polarnych one są pięknymi zwierzętami, ale jest ten element zagrożenia i to dość konkretny. Natomiast w przypadku pingwinów, no jest to absolutnie nieziemskie. Jak człowiek wstaje rano i widzi 10 metrów od okna pingwina Adeli na przykład, albo białobrewego i to jest coś naprawdę, o czym no, ciężko zapomnieć. Właśnie druga część mojego pytania brzmiała, czy to powszednieje, ale widzę, że może nie. Nie, to nie powszednieje. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ten y, krajobraz, właściwie wiadomo, no, jesteśmy w ciągłym, ciągle w tym samym miejscu, ale przez to, że te stany pogodowe są tak zmienne, pory roku się zmieniają i to też ludzi uwrażliwia, bo ludzie, którzy jeżdżą na stacje, często no, mają taki przeciętny poziom postrzegania przyrody i bardzo często wyjeżdżają z takim poczuciem, że ta przyroda jest ważna, że ona zachwyca, a więc to jest też tak zwany w psychologii polarnej efekt salutogenetyczny, czyli taki pozytywny wpływ y, tego zimowania na, na, na psychikę człowieka. Natomiast jeszcze taka szybka anegdota, właśnie dotycząca tego, że to się nie nudzi. Ja pamiętam, pod koniec zimowania, czyli we wrześniu, myśmy w listopadzie wracali do kraju. Pojawiły się pierwsze pingwiny, no i nagle widzimy te pingwiny i tam krzyczymy z kolegą: Boże, boże, chodźcie szybko, chodźcie szybko, coś zobaczcie! No i przybiega mechanik, który akurat był najbliżej, i tak. Pingwiny? Co wiecie? <grystanie> pingwiny, pingwiny, no słuchaj, no pingwiny, nie było ich trzy, trzy miesiące, no troszeczkę więcej. I one się pojawiły, i tak, on tak na, na nas trochę popatrzył. Okej, okay, no dobra. Też w pewnym momencie już się przełączył na ten nasz entuzjazm, więc nie wszyscy jakby mają taki nieustający zachwyt nad tym, natomiast faktycznie byśmy się cieszyli jak dzieci. To było mimo tego, że napatrzyliśmy się na te pingwiny już wcześniej. Powiedziałeś takie bardzo ładne złożenie słów, psychika polarnika. Co się za tym kryje? To jest coś, nad czym głowią się badacze psychologii środowisk ekstrem, ekstremalnych. Mamy trochę też takich badaczy w, w Polsce tutaj, na przykład doktora Agnieszka Skorupa z Uniwersytetu Śląskiego, bo to jest też taka wiedza, która na przykład do lotów kosmicznych się bardzo przydaje, jak ludzie się zachowują i co, jaki typ osobowości jest odpowiedni w warunkach polarnych. Wśród tych danych ich nie jest dużo, no bo nie ma tych, tych ludzi, którzy tak jeżdżą w, na cały rok aż tak wiele, więc grupa może badawcza nie jest liczna, ale mówi się, że to powinien Powinien być najlepiej oczywiście zamknięty ekstrawertyk, czyli osoba, która dobrze czuje się sama ze sobą i potrafi się sobą zająć, ale też na przykład doskonale radzi sobie w grupie, czyli jest takim człowiekiem właśnie współpracującym. Albo ani skrajni ekstrawertycy, albo w ogóle ludzie, którzy potrzebują innych ludzi, obecności innych ludzi, niekoniecznie się sprawdzą, ani takie osoby bardzo zamknięte. Więc myślę, że to jest coś, od czego się wychodzi. Jeśli chodzi o tą psychikę polarnika. Natomiast pozostałe kwestie, to już myślę, że jest związane z rolami w grupie, bo każda grupa już wybrana na etapie rekrutacji i jadąca już tam na miejsce, zachowuje się inaczej i inaczej te role w grupie się układają. Czasami jest tak, że na przykład kierownik wyprawy jest naturalnym liderem, a czasami wcale tak nie jest, że naturalnym liderem okazuje się ktoś inny, kto na przykład ma większe doświadczenie. Czasami dochodzi między nimi do konfliktu, czasami nie. Czasami jest tak zwany kozioł ofiarny w grupie, czasami go nie ma, więc. Bardzo dużo jest tych ról, które faktycznie wtedy powodują, że możemy mówić, że pewne cechy charakteru bardziej się przydają lub mniej na danej wyprawie. Spotkałam się z takim określeniem jak polar flexibility? Mhm. Czyli co? Gotowość do zmiany planów? O tak, to jest. Elastyczność? <laughs> Dokładnie. To jest bardzo fajne określenie, z którym się spotkałam i to mnie dużo nauczyło, bo ja pojechałam na Spitsbergen jako osoba, która jak ma jest plan, to trzeba go od A do Z zrealizować, a tam faktycznie w takich miejscach pogoda dyktuje warunki, jak... Zaplanuje się super wyjście w teren i że zrobimy badania, nagle nie wyjdziemy, albo okazuje się, że okno pogodowe jest tak krótkie, że wyjdziemy godzinę od stacji i już zacznie się śnieżyca. I nagle sobie człowiek uświadamia, że plany planami, a życie życiem. I to jest właśnie ta umiejętność radzenia sobie z tym nie wpadania we frustrację, w złość, tylko właśnie ta taka elastyczność przyjmowania tego, co właśnie w tych regionach polarnych jest zmienne. To jest bardzo fajna umiejętność. Ja się bardzo cieszę, że się tego nauczyłam. Co prawda nie zawsze mi się to udaje tutaj tak idealnie to przenosić, ale naprawdę uważam, że możliwość doświadczenia czegoś takiego uczy człowieka bardzo pokory. Myślę, że teraz rodzice małych dzieci chórem nie trzeba wyjeżdżać. A z tej psychiki polarniczej taka jeszcze gotowość do życia w zamknięciu, w izolacji, to też się jakoś nie wiem, sprawdza. Albo ewoluuje? Myślę, że większość osób, która jedzie na stację polarną, chociaż teraz doświadczenie pandemii mi się dużo nas nauczyło, bo pokazało nam, co to znaczy żyć w izolacji. Bo tak naprawdę ciężko sobie wyobrazić aż taką izolację. Na przykład ja powiem szczerze, że y, mnie się wydawało, że ja, ja sobie super poradzę i y, jestem taką osobą właśnie, która w zamknięciu potrafi sobie poradzić i, i ma własne zainteresowania, ale na pierwszej wyprawie faktycznie też byłam zmęczona tą izolacją i bardzo chciałam wrócić. I Sprawa, że już kolejna wyprawa spowodowała, że ja czułam się jak ryba w wodzie, a przepraszam, bo tutaj wiem, że to doświadczenie pandemii było dla różnych osób ciężkim doświadczeniem. Dla mnie było fantastycznym, dlatego że ja w tym zamknięciu po prostu czułam się jak na zimowaniu i to nie jest tylko moje doświadczenie, ale doświadczenie moich kolegów, koleżanek, którzy również zimowali. My naprawdę radziliśmy sobie z tym bardzo dobrze, więc można powiedzieć, że człowiek adaptuje się do izolacji, natomiast większość, mimo tego, że są te szkolenia, nie do końca, jeżeli tego nie doświadczyła, Ciężko sobie to wyobrazić tak w pełni, co tak naprawdę się dzieje, po pierwsze, z nami, a po drugie, w jaki sposób grupa na nas wpływa. Myślę, że dopóki się nie znajdziemy w takiej sytuacji, to mamy tylko takie wyobrażenie, jak to ewentualnie może być. Jak sobie wyobrazić człowieka, który wraca po roku z bieguna? Pytam z taką myślą trochę medyczną, trochę właśnie taką społeczną. Społecznie myślę, że jest trochę zagubiony, bo po pierwsze jest bardzo dużo bodźców, jest nagle dużo zapachów, dużo dźwięków, hałasów, interakcji, bodźców. Tu telefon dzwoni, tu coś. No Ja pamiętam ten szok, jak do mnie telefon zadzwonił, jak wróciłam w strefę zasięgu, że tak powiem, bo wcześniej to tylko telefon był wykorzystywany jako budzik ewentualnie I, i naprawdę ja nie wiedziałam, co mam zrobić. To był ten element takiego... Takiego strasznego stresu, więc, więc faktycznie to jest trudne. Um, I myślę, że nie wszyscy, którzy obserwują takie osoby wracające, zdają sobie z tego sprawę. Oczywiście ta adaptacja ponowna jest krótsza, dłuższa, zależy od człowieka. Natomiast pod względem zdrowotnym to tuż są już różne rzeczy. I to jest też taka rzecz, która no, na pewno medycznie byłaby ciekawa do przebadania, zarówno fiz pod względem fizjologicznym, jak i psychologicznym, tylko tutaj stoją na przeszkodzie pewne takie proceduralne kwestie, no bo w momencie powrotu do kraju. Kończy się kontrakt, kończy się nasze zatrudnienie w, w danej jednostce, i w tym momencie no, możemy oczywiście sobie takie badania zrobić na własny koszt, ale już jakby pracodawca tego w sposób taki ustandaryzowany nie robi, no bo nie ma tego stosunku pracy. Więc to jest coś, co na przykład, jak pytałam się kolegów, koleżanek, którzy badają takie rzeczy, to mówili, że to jest faktycznie duży problem, bo oni by chętnie zbadali. Więc pod względem psychologicznym są ludzie, którzy. Ja się śmieję, że jestem takim przypadkiem, że mnie bardzo dużo te zimowania dały w sensie pozytywnym i zresztą myślę, że Państwa przekonuje ta moja opowieść, że to jednak była pozytywna przygoda, ale nie zawsze tak jest. To też tr trzeba sobie zdawać sprawę, że ludzie wracają w różnych stanach i czasami te stany wymagają pomocy specjalisty i to wynika z różnych sytuacji, bądź z tego, że ktoś sobie nie poradził na zimowaniu psychologicznie, albo na przykład został po powrocie trudną, znaczy zmienioną sytuację w domu na przykład, której się nie spodziewał. Więc ym, to to jest jedna rzecz, a pod względem takim fizjologicznym faktycznie jakieś niedobory witamin się zdarzają, problemy z zębami, jeżeli ktoś na przykład za bardzo nie dbał o dietę taką, nie, nie pilnował, żeby na przykład te witaminy zażywać. A świeżych pomidorków to się tam chyba nie jada zbyt wiele. No właśnie niekoniecznie, niestety tych warzyw, owoców za bardzo nie ma. No i też na przykład ta woda... Um, w sumie ona w obu stacjach, można powiedzieć, że ona jest destylowana, bo to jest woda w okresie zimowym pochodząca z lodu lodowcowego albo ze śniegu, więc też nie zawiera aż tak dużo tych minerałów, więc trzeba sobie tą wodę jakoś dodatkowo wzbogacać. Oczywiście teraz no, medycyna jakoś bardzo to ułatwia, kiedyś było gorzej faktycznie, jak czytałam takie analizy, ale, ale faktycznie no, czuje się, czuję się to jak się wraca, że trochę ten organizm inaczej funkcjonuje. Miliardy informacji, aż chciałoby się zajrzeć do którejś z tych stacji. A jeszcze mam takie pytanie: na koniec, testowe, czy gdyby cię teleportować na któryś biegun, nie mówiąc na który, otworzyłabyś oczy i wiedziała, gdzie jesteś? Myślę, że... Czy biało i zimno jest wszędzie? Biało i zimno jest wszędzie, tak. No ja mam doświadczenie pracy w dwóch stacjach, które akurat są bardzo ładnie położone, bo stacja na Spitsbergenie to jest nad fiordem Hornsund, a stacja na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce jest właściwie nad Zatoką Admiralicji, więc mamy wodę, mamy góry, mamy faunę i florę dość bogatą, więc... Są stacje, które są faktycznie y, w pośrodku niczego, gdzie linia horyzontu właściwie jest płaska, nawet gór żadnych nie widać, więc myślę, że w takich miejscach to łatwiej się pogubić. Natomiast no, ja bym na pewno, trafiając na ślepo w któreś miejsce, no, na pewno po faunie, jeżeli by była, oczywiście rozpoznała. No, tak, już edukacyjnie, no, niedźwiedzie polarne są tylko na północy, czyli na górze globusa, a y, pingwiny na południu. To jest też drodze. takie doświadczenie bez oglądania koloru zielonego. Przez długi czas? Tak, bo faktycznie zielono jest w okresie letnim. Tundra potrafi być zielona. Mchy, porosty, jakieś krzewinki drobne, trawy, trawki takie niewielkie się pojawiają i potrafi być zielono. Ale faktycznie na kolory się zaczyna inaczej reagować. I, i to też jest ta deprywacja, która powoduje, że te zmysły się wyostrzają. Bo na przykład po tym, jak się widzi kolor zielony, to jest takie wow. I ten kolor naprawdę wydaje się bardziej żywy niż w rzeczywistości i chyba ludzie go odbierają. A miałyśmy kończyć. Daga Bożek, polarniczki.pl, Polarniczki Książka, Polarniczki Film, Polarnicze historia i też Polarniczka Sama w Sobie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Radio